Dzień dobry, z tej strony Paulina Matysiak. Komentarze na gorąco, ważne sprawy społeczne, rozmowa. Panie pośle, zgodnie z regulaminem, pan może wyjść sam, jeżeli pan nie chce słuchać. Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu. Dzień dobry, to kolejny odcinek mojego podcastu, a dzisiaj moim gościem jest Kosma Nykiel. Społecznik, przewodniczący Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, urbanista, któremu bardzo bliskie są tematy związane z transportem i mieszkalnictwem, i osoba, która związana jest zawodowo z samorządem w Londynie. Cześć, Kosma. Cześć, witam Państwa serdecznie. I teraz to będzie pewne zaskoczenie. Nie będziemy rozmawiać o Londynie i nie będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda życie w Wielkiej Brytanii, tylko porozmawiamy o łodzi. Bo ty, Kosmo, z Łodzią jesteś związany, z Łodzi pochodzisz, doskonale znasz to miasto i dzisiaj porozmawiamy na temat tego, jak wygląda transport zbiorowy w Łodzi. I takim punktem wyjścia będzie raport, którego jesteś autorem, do którego zresztą znajdziecie link w opisie tego podcastu. Raport strażniczy na temat transportu zbiorowego Łodzi. W kontekście realizacji polityki transportowej miasta, ponad 100 stron takiej głębokiej analizy, którą przygotowałeś. Tak, tak. To jest raport, który opiera się w ogóle na polityce transportowej miasta, uchwalonej bardzo dawno temu, bo w 1997 roku. To, co jest fascynujące, to to, że ten raport, jakby ta polityka e, transportowa de facto od tych 27 lat się nie zdezaktualizowała. To, co wtedy e, uwzględniano w tej polityce, kiedy czyta się, e, w zasadzie, w zdecydowanej większości jest cały czas aktualne. To jest fascynujące, że tak de facto postępowa, tak ta postępowy dokument strategiczny został uchwalony w latach 90. W łodzi, która się borykała z, wtedy z. Koszmarnym jakby stanem po reformach Balcerowicza i po upadku dużej części przemysłu włókienniczego, bo warto też zaznaczyć, że przemysł włókienniczy w Łodzi w całości nie upadł. I ten, jakby ta polityka sama w sobie z perspektywy czasu na pewno może być o coś uzupełniona, i o tym w raporcie również piszę. Natomiast są to rzeczy trochę poboczne. Kiedy, kiedy myślimy o tej polityce, no to tam jest yy, zasadniczo są takie cele szczegółowe, czyli to, żeby zapewnić funkcjonowanie transportu przy rosnącym poziomie motoryzacji, żeby wzmocnić rangę i poprawić jakość transportu zbiorowego, żeby poprawić system transportu ładunków, poprawić warunki parkowania, ograniczyć wpływ transportu na środowisko i poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Tak naprawdę, kiedy właśnie czytamy te główne cele, to jest aż fascynujące jak bardzo jak cały czas tak naprawdę niewiele z nich zostało wcielonych w życie w takim stopniu, w jakim byśmy chcieli, szczególnie. Właśnie, i tutaj, tutaj od razu dopytam, bo jak wymieniałeś te, te, te cele, tego oczywiście w podcaście nie widać, ale kiwam z, z głową przy każdym z, z tych punktów, bo faktycznie, jak je wymieniałeś, no to tak, pełna zgoda. Trzeba poprawiać jakość, trzeba poprawiać dostępność, trzeba poprawiać to, żeby transport ładunków był lepszy, i dalej, i tak dalej. I właśnie, i pytanie jest: jak to możliwe, że przez prawie 20 lat, bo to jest polityka, która była przyjmowana w 1997 roku? Tak, mało udało się zrobić. Znaczy, z czego to wynika? Mamy świetną diagnozę, mamy świetne wytyczne, wytyczone cele, kierunki, i potem, i potem co się zadziało takiego, że ta realizacja no, no nie przyniosła tych, tych efektów? Ja tutaj widzę dwa problemy. Pierwszy z nich jest, to jest taki makroproblem. To jest problem, z którym się zmagamy wszędzie, w Polsce, na każdym poziomie, czy samorządowym, czy centralnym. Brak tak naprawdę sugerowania się strategiami i politykami sektorowymi. Te strategie i polityki zmieniają się tak naprawdę co kadencja. Brakuje myślenia strategicznego w naszym kraju, żeby jednak kontynuować to dzieło poprzedników w pewnym sensie, ale żeby w ogóle nawet te polityki, które przetrwały te zmiany kadencji, a tutaj jest to polityka, która przetrwała szereg zmian żeby je realizować, a nie, a nie decydować, tworzyć też polityki, takie już niższego stopnia i decyzje na podstawie, no, takiego trochę bieżącego, widzi mi się, tak, takich doraźnych potrzeb politycznych. Niestety taka pokusa jest bardzo silna na każdym poziomie władzy. A druga rzecz, już taka bardziej skupiona na. Tej konkretnej polityce, to to, że to jest w ogóle bardzo trudno zmierzyć te rzeczy, o których wspominałem, no bo nie ma jednego zestawu wskaźników, jak ocenić, że jest dobry system parkowania w mieście, albo że jest dobry system transportu publicznego, albo to, że transport ładunków jest swobodny. Natomiast można to oceniać pewnymi Wskaźnikami i problem jest taki, w bardzo wielu w ogóle w politykach sektorowych, także politykach miasta Łodzi, ale już tych wprowadzanych w ciągu ostatniej dekady, jest taki zestaw wskaźników do ewaluacji, do monitoringu, czy polityka faktycznie jest realizowana. W tej polityce jej uważam największym problemem jest to, że nie ma żadnych wskaźników realizacji. Tak naprawdę nie ja wychodzę z założenia, że w politykach publicznych warto opierać się na danych. Warto podchodzić do sprawy profesjonalnie na podstawie obliczeń, na podstawie właśnie danych i, i, i jakichś raportów i, i, i analiz. Niestety. To co jest ciekawe to to, że strategia, już nie przypomnę sobie pełnej nazwy, zasadniczo rozwoju transportu zbiorowego przyjęta w 2017 lub 2018 roku w Łodzi jest, posiada takie wskaźniki, przy czym do Ubiegłego roku nie było prawnego wymogu, żeby raportować Radzie Miejskiej realizację tych wskaźników. Dopiero w ubiegłym roku to zostało wprowadzone. Nie można powiedzieć, że te strategie, czy, czy ta strategia, która była punktem wyjścia naszej rozmowy z 1997 roku. No świetnie, że została przyjęta, że ktoś o tym pomyślał, ale jest trochę taką sztuką dla sztuki. Tak o, takim wydarzeniem, o którym świetnie powiedzieć na konferencji, gdzie fajnie pomachać tym, że przyjęliśmy taką strategię, że chcemy się rozwijać i chcemy poprawiać, a potem a potem to może niech się już nikt nie interesuje tym, czy to się udało, czy się nie udało. Ja się zgadzam z tym, co mówisz o tych wskaźnikach, i oczywiście pewnie część tych danych można też sprawdzać na takim poziomie zupełnie ilościowym chociażby tak, ile jest na przykład funkcjonujących linii autobusowych, tramwajowych, czy one się zwiększają, jak wygląda częstotliwość, jak wygląda przygotowany rozkład jazdy, itd, i tak dalej, ale z pewnością można też to badać na poziomie takim jakościowym, po prostu robiąc, czy ankietując samych mieszkańców, jaka jest ich percepcja, jak oni to, to odbierają. Jakby tych możliwości jest wiele, ale z tego co mówisz, wychodzi na to, że żadna przez tych kilkanaście lat do niedawna nie była wykorzystywana, bo nawet nie było obowiązku, żeby jakieś takie podsumowanie, zestawienie przygotować dla radnych, żeby oni wiedzieli, co się dalej dzieje tak, z przyjętymi planami, strategiami. Tak, przy czym bardzo wiele innych polityk sektorowych, które były wprowadzone w Łodzi, mniej więcej w roku w latach 2013-2014, to było po tym, jak uchwalono ówczesną Strategię Rozwoju Miasta Łodzi, one wszystkie w większości mają zestaw wskaźników i to jest bardzo chwalebne, bo no jednak jest jakiś punkt wyjścia, punkt sprawdzenia, czy to zostało zrealizowane, czy nie problemem natomiast jest samotraktowanie polityk sektorowych i takich strategii. Tu znowu dam przykład właśnie ze strategii miasta Łodzi tej takiej głównej. Parę lat temu uchwalono nową strategię do 2030 roku i to co jest najtragiczniejsze w tym, że poprzednia strategia nie została poddana szczegółowej ewaluacji. Po prostu napisano wszystko od nowa i nie wydaje mi się, żeby to było dobre podejście w myśleniu strategicznym, bo tak jak wspominałem, powinna być pewna ciągłość, pewna ciągłość w tym, że jeśli mamy jedną strategię i realizujemy ją przez 10 lat, to następna powinna być w pewnym sensie kontynuacją, powinna być ocena bardzo szczegółowa, co wyszło, co nie wyszło i dopiero wtedy można formułować najlepsze wnioski. Dlatego jeśli chodzi o jakieś moje rekomendacje w kontekście tej konkretnej polityki transportowej, to tam zdecydowaną większość rzeczy trzeba zostawić, bo one są ponadczasowe. Może jakieś referencje do potencjału budowy metra w łodzi, które w latach 90. jeszcze były żywe, niekoniecznie w tym momencie są realistyczne. Natomiast w zamian należy wprowadzić myślenie o kolei miejskiej która włodzi łódzka kolej aglomeracyjna, w ogóle w skali Polski, to jest jeden z najlepszych przewoźników regionalnych. To jest coś, co powstało tak naprawdę z niczego, bo łódzka kolej aglomeracyjna powstała dopiero w 2014, a jeśli chodzi o i satysfakcję pasażerów, i ilość przewożonych pasażerów, i rozwój sieci, już nie tylko kolejowej, ale także autobusowej, dowozowej, jest absolutnym liderem w całej Polsce. I szczególnie w sytuacji, kiedy w Łodzi budujemy tunel średnicowy dla kolei z trzema nowymi przystankami, z czego jednym krzyżującym się z dwiema bardzo ważnymi liniami tramwajowymi, szczególnie z linią północ-południe. To może zrewolucjonizować w ogóle nasz system transportowy przy mądrym zintegrowaniu kolei z innymi środkami transportu. Tego na przykład nie ma nigdzie w tej polityce transportowej, a na pewno jest to istotna rzecz. Mhm, to, to ciekawe. Ja oczywiście znowu kiwałam głową, jak mówiłaś o łódzkiej kolei aglomeracyjnej, bo no, też pochodzę z województwa łódzkiego i bardzo często tę kolej chwalę i podaję jako przykład, bo faktycznie. Świetna punktualność, świetny rozwój, zwiększona praca przewozowa w zasadzie rok do roku. Świetny też zarządzający, bo prezes Malinowski faktycznie tę kolej. Rozwija i potrafi do swoich pomysłów przekonywać marszałków niezależnie od tego, z jakiej są opcji. I myślę też, że w tym sensie województwo łódzkie miało szczęście do marszałków, bo oni faktycznie widzieli zasadność inwestowania pieniędzy w kolej, widzieli potrzebę dla pasażerów, dla mieszkańców województwa, którzy też dodajmy, no nie mieszkają tylko w aglomeracji łódkiej. My dzisiaj będziemy rozmawiać o Łodzi, ale my tu mówimy o kolei, która swoim zasięgiem obejmuje całe województwo. Są takie województwa w naszym kraju, gdzie no szczęścia do takich prokolejowych marszałków mieszkańcy nie mają. No i odczuwają to na własnej skórze. Ale wracamy, wracamy do Łodzi. Mamy Strategię, mamy kierunki, wszystko pięknie. Jako osoba, która siedzi też w tych tematach, jest ekspertem, jakby doceniasz te rozwiązania. Oczywiście, można pewnie je uzupełnić, o tym za chwilę powiemy. No ale właśnie, ale nic się nie dzieje. Czy może jednak coś się zadziało, jakbyś ocenił te, ten punkt wyjścia z 1997 roku i stan teraz w 2024? Zacznijmy może od tego, co byś pochwalił, co się zmieniło na plus w Łodzi, jeżeli chodzi o kwestię transportu, a może nic się nie zmieniło na plus. W ogóle e, jeśli chodzi o mój raport, kiedy Państwo go przeczytacie, to nie jest też tak, że on jest w całości negatywny. Ja starałem się jak najbardziej obiektywnie e, podejść do sprawy, opisać każdy z. E, z tematów, który jest poruszany przez, przez tą politykę. Z takich sukcesów na pewno wymienię integrację taryfową. To jest drobna rzecz, ale niezwykle usprawnia jazdę po łodzi. Jesteśmy w tym momencie jedynym miastem w Polsce, w którym można się przesiąść na jednym bilecie na terenie miasta z pociągu Intercity na MPK. To jest niesamowita rewolucja co bardzo usprawnia poruszanie się po mieście, bo jest więcej możliwości przesiadki. Co więcej, w przeciwieństwie na przykład do Gdańska można się też przesiąść na tym samym bilecie z kolei miejskiej aglomeracyjnej na autobus lub tramwaj. Co więcej, ta integracja taryfowa już bardziej w wariancie biletów miesięcznych obejmuje nawet dalsze aglomeracje, więc na można kupić wspólny bilet, który obowiązuje na komunikację miejską w Sieradzu, w Zduńskiej Woli, w Pabianicach, w Łodzi i na dodatek jeszcze w UK. To jest przykład fantastycznej współpracy między różnymi samorządami, a bardzo dobrze wiemy, jak trudna jest integracja taryfowa i z tego miejsca tu pozdrawiam Wrocław. Bardzo za, za Was trzymam kciuki, żeby znowu było można jechać na tym samym bilecie na kolejach dolnośląskich i na Waszym MPK. To na pewno można pochwalić. Można pochwalić jakieś unowocześnienie taboru. Faktycznie trochę tych tramwajów niskopodłogowych się kupuje, natomiast w porównaniu do innych miast tej samej wielkości wypadamy naprawdę słabo. Na pewno strefy tempo 30 są pewnym plusem. Na bardzo wielu osiedlach te strefy powstały. Takie jest też założenie tej polityki transportowej. No i przy czym to im no niestety też taka łyżka dziegciu, bo one nie do końca są skuteczne. To znaczy, ja nie wierzę, że w Polsce można skutecznie ograniczyć prędkość do 30 na godzinę na terenach mieszkalnych. Ja nie mówię o głównych ulicach, mówię o osiedlowych uliczkach, stawiając tylko znaki. Bo kierowcy po prostu się do tego nie stosują. Więc tutaj naprawdę trzeba stosować no, bariery fizyczne, nie oszukujmy się, a tych e, tutaj e, miasto nie do końca jest skore do wprowadzania. E, na pewno dużo jest inwestycji w infrastrukturę. Przy czym to wiadomo, że te miliony, miliardy tak naprawdę z funduszy europejskich leją się szerokim strumieniem do Łodzi, ale nie tylko do Łodzi, bo tak naprawdę do każdego miasta w tym momencie. I te torowiska są modernizowane modernizowana jest sygnalizacja świetlna, ale co z tego, skoro tramwaje w Łodzi jeżdżą wolniej niż 20 lat temu po nowiutkich torowiskach i to jeszcze nowe tramwaje. Więc tak naprawdę, jeśli chodzi o takie Tematy, w których w 100% poprawiła się sprawa, jest niewiele. Jeszcze warto wspomnieć o komunikacji autobusowej. Faktycznie mamy drugie najmłodsze autobusy w całej Polsce, zaraz po Krakowie, i tam one są niewiele starsze, te krakowskie. Więc akurat, jeśli chodzi o autobusy. O tabor autobusowy, stricte, naprawdę się poprawiło. W tym momencie mamy wyłącznie niskopodłogowe, wyłącznie komfortowe autobusy. Na pewno tutaj jest jakby to wszystko nie jest czarno-białe i ja wychodzę też z założenia, że trzeba mówić otwarcie o tym, co trzeba poprawiać nie żeby krytykować, bo, ale po to, żeby usprawniać, po to, żeby wiedzieć, na czym się skupiać, no bo bez tego będzie trudno, no a też inna sprawa jest taka, że Urząd Miasta w Łodzi prowadzi taką bardzo hura optymistyczną komunikację, że jest tylko super i będzie jeszcze lepiej i tak naprawdę... W Łodzi, wręcz memem, jest taki cytat z prezydent Zdanowskiej, zdaje się, z 2014 roku, że już za rok będziemy mieli najlepszą komunikację miejską w kraju. Eee, I my, jakby... jak rozumiem, uć bohatersko broni tego zaszczytnego tytułu, który pani prezydent nadała tak. swojemu miastu. Tak, w tym momencie faktycznie wspominając rok 2015 było naprawdę dobrze wtedy. Także jest sporo do, do naprawy i no nie ukrywam, że bardzo bym chciał, żeby, żeby podjęto tą rękawicę i żeby merytorycznie rozmawiać o tym, co trzeba zmienić w Łodzi, bo Łódź nie jest łatwym miastem. Jest miastem, które ma bardzo dużo zaszłości historycznych, które ma dość trudną sytuację finansową, chociaż w tym momencie żadne miasto nie ma jej fantastycznej, ale naprawdę nie można się zasłaniać. Ile lat od odwołania prezydenta Kropiwnickiego? 14, że, ale my cały czas naprawiamy błędy prezydenta Kropiwnickiego, skoro od 14 lat on nie rządzi miastem. Tak, no a przede wszystkim chyba też warto wychodzić do przodu, jakby przestać oglądać się na swoich poprzedników i na to, jak wyglądała polityka za czyichś rządów, bo ja nawet przyjmuję ten argument, że faktycznie pewne rzeczy trzeba było po kimś wyprostować, ale no błaga mnie przez tych kilkanaście, kilkanaście lat. Parę sobie spraw, tematów sprawdziłam. Pierwsza rzecz, łódzkie tramwaje. Ponoć najwolniejsze w kraju. I oczywiście to nie wynika chyba z tego, że one są jakoś specjalnie takie wolne, tylko wynika zapewne ze stanu infrastruktury, po której jeżdżą i tutaj też się kłaniają. I tu faktycznie można popatrzeć na to, co było wcześniej, bo to są po prostu lata zaległości, jeżeli chodzi o po prostu utrzymywanie i modernizację tej infrastruktury. I tak naprawdę te problemy, które się nawarstwiają, wychodzą. Wychodzą teraz nie tylko w samym mieście łodzi, ale też tu warto przypomnieć te linie tramwajowe, które prowadziły do ościennych miejscowości, których też od y, dobrych kilku lat nie ma. Chyba 2018 rok to był ostatni przejazd, jeżeli dobrze pamiętam, tramwaju do Ozorkowa. Y, jak się jedzie drogą do łodzi, to widać, y, widać tę linię tramwajową. Y, Brakuje chyba tego transportu, tak, takiego wygodnego, szybkiego, którym można się przemieszczać. Wydaje mi się, że mieszkańcy, którzy dojeżdżają bardzo często do łodzi, do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zrobić zakupy czy załatwić jakieś sprawy w urzędzie, tam gdzie mogą, korzystają z takiego transportu, bo on faktycznie jest dość niezawodny i szybki. Tutaj sukces połączenie między zgierzem a łodzią, prawda? W sensie otwarte chyba kilka lat temu świetny, punkt przesiadkowy, i to miejsce też żyje, jest wykorzystywane przez podróżnych. No, jak to jest z tymi tramwajami? Z jednej strony, słyszę od ciebie, że jest trochę nowego taboru, nowoczesnego, niskopodłogowego, dostosowanego do osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami do osób starszych tak żeby wygodnie tam wsiąść choć oczywiście na ulicach Łodzi są też starego typu tramwaje sama czasami z nich korzystam trochę to jest takie przeniesienie się wiele wiele lat wstecz jak to jest jak to jest z tymi tramwajami w Łodzi e Pytałaś mnie wcześniej o pozytywne aspekty, to ja tutaj dam jeden pozytywny aspekt, o którym nie wspomniałem, a na pewno warto go wspomnieć, to jest dworzec tramwajowy Piotrkowska Centrum. To jest taka kryptyczna nazwa, pod którą się kryje taki wynalazek jak stajnia jednorożców, jak my to w Łodzi pieszczotliwie nazywamy. To jest jedno z najważniejszych usprawnień transportu zbiorowego w Łodzi, które powstało w przeciągu ostatniej dekady. To jest po prostu wspólny przystanek czteroperonowy dla dwóch najważniejszych krzyżujących się magistral tramwajowych. Wschód-Zachód, łączących dwa osiedla, na których żyje na każdym z nich około 80 tysięcy ludzi, czyli Widzew i retkinie. oraz linii Północ-Południe, która obsługuje tak naprawdę całe bałty i osiedle hojny, gdzie mieszka z grubsza... Chojny hmm, i Dąbrowe również nie mieszka z grubsza na każdym z nich 60 tysięcy osób, więc to, są, to ułatwiło bardzo przesiadki, schowało też, zbudowano tunel pod tym dworcem tramwajowym, aby uprzyjemnić troszkę tam, tą przestrzeń miasta, była to bardzo droga inwestycja, nie mniej potrzebna, są spory czy ten tunel powinien być dłuższy, nie będę w to tutaj wchodził, bo rozmawiamy głównie o transporcie publicznym, natomiast to na pewno jest bardzo znaczące usprawnienie. Problem z torowajami w łodzi. Polega na ich prędkości w dużej mierze i tym, że nie mamy najwolniejszych, mamy drugie najwolniejsze na wszystkie systemy tramwajowe. Przepraszam, to, to, to przepraszam. A, ża żaden problem, ale te, te różne jakby wolniejsze jest tylko Elbląg. E, przyznam, że w Elblągu nigdy nie byłem i e, nie miałem przyjemności jechać tamtejszymi tramwajami. Natomiast e, Elbląg jest wolniejszy tylko o jedną dziesiątą km na godzinę średnio. E, przedostatni przed jest Wrocław, również serdecznie y, pozdrawiam wrocławian y, i tutaj jakby, żeby dać rząd wielkości też średnia prędkość tramwajów w Łodzi w szczycie to jest 16,5 km na godzinę we Wrocławiu jest to 16,9 a najszybsze tramwaje są w Bydgoszczy i w Poznaniu, gdzie jest w Bydgoszczy 27 km na godzinę w Poznaniu 20,5 y, a trzecia jest Częstochowa niepozornie z prędkością niewiele ponad 20 km na godzinę. Więc taki szybki rachunek nam, nam, nam pozwala stwierdzić, że te tramwaje w Łodzi w porównaniu do tramwajów w, w innych dużych miastach są wolniejsze nawet o 20%, a to jest naprawdę sporo. I wynika to nie z złego stanu torów, o czym za moment powiem, bo tak jak wspominałem. Torowiska tramwajowe, sygnalizacja i tak dalej są gruntownie modernizowane przez na te miliardy złotych, które są wydawane na rozwój transportu zbiorowego między innymi z funduszy unijnych, a przez sygnalizację świetlną. I w Łodzi od praktycznie uruchomienia łódzkiego tramwaju regionalnego w roku 2007 mówi się o tym, że trzeba prowadzić priorytet dla tramwajów, tak zwaną zieloną falę i ona trochę jest jak i etii. Wszyscy o tym mówią, ale nikt tego nie widział. I największa blokada tutaj jest w głowach urzędników, inżynierów ruchu. I tu, jest, jest, tu pojawia się zasadniczy problem. To jest strach przed faworyzowaniem jednego środka transportu, mimo że polityka transportowa wyraźnie mówi, że to transport zbiorowy powinien być podstawą poruszania się po mieście i to jemu należy zapewnić priorytet. To jest wszystko jasno zapisane w polityce transportowej. Natomiast ucy decydenci, inżynierowie ruchu boją się, że kiedy wprowadzą jakieś udogodnienia dla tramwajów, to kierowcy pojadą trochę wolniej. I to prowadzi do do takiego podejścia, że te czasy przejazdów są wydłużane, bo samochodów jest coraz więcej, więc tramwaje jadą wolniej, tramwaje stają się coraz mniej konkurencyjne, więc jeszcze więcej kierowców się przesiada na samochody no i mamy tą spiralę, która się nie kończy. No i właśnie, i tu postawmy na chwilę kropkę, bo płynnie przejdziemy do tego, jak bardzo zakorkowanym miastem jest Łódź, jest taki wskaźnik, trafik indeks... Tom Tom to robi? Pierwsze miejsce w Polsce, drugie w Europie, 15 na świecie to jest Łódź, jeżeli chodzi o najbardziej zakorkowane miasta. I właśnie, znaczy, jak wyjść z tej spirali, o której wspominałeś, bo ja to rozumiem, znaczy, z perspektywy takiej pojedynczej osoby, która potrzebuje no, się przedostać z jednego końca miasta na drugi, załatwić jakieś swoje sprawy i widzi, jak, jak ten transport publiczny no, jest niewydolny, nie odpowiada na potrzeby, jedzie się długo albo trzeba jeszcze gdzieś się przesiadać, bo też to jest moje doświadczenie. Może ono jest, jest dosyć nieuczciwe, więc, więc wtedy mnie sprostuj. Ale ja mam takie poczucie, że kiedy pojawiam się w łodzi, to, to mam takie wrażenie, że ta łódź jest w wiecznym remoncie. Ciągle tam jest coś rozkopane, są jakieś objazdy, yy, i no to się po prostu nie może. Nie może skończyć. To też pewnie powoduje te zmiany, jeżeli chodzi o organizację ruchu, samych, samych autobusów, zmiany linii itd., itd. No i faktycznie, i wtedy ktoś, kto musi się przedostać z punktu A do punktu B, stwierdza: No nie, no zakładam, że samochodem pojadę może trochę szybciej, może zaoszczędzę 5 minut, a może już w najgorszym razie będę jechał tyle samo, co. Co tramwajem, a będzie mi może trochę wygodniej. No i doprowadza to do sytuacji, że łódzkie ulice są totalnie zakorkowane, co też jakby no, doprowadza do pewnej frustracji i, i tego, że trudno być zadowolonym z życia w takim mieście, gdzie mnóstwo czasu spędzam stojąc w korkach, próbując gdzieś przejechać, wyjechać. Jak to rozwiązać? Znaczy, ja znam rozwiązanie, stawiać na transport publiczny, jak przekonać do tego decydentów, panią prezydent, radnych, do tego, że potrzebne są tutaj no, po prostu dobre, duże działania i radykalne też kroki, że nie można w mieście zadowolić wszystkich, w sensie dbać i o kierowców. I dbać o transport zbiorowy w tej samej mierze i nikogo nie faworyzować, bo to się po prostu kończy klapą. Kiedy wprowadzano w łodzi system sterowania ruchem, którego pierwsze kilka dni okazało się kompletną klapą i miasto stanęło w takich korkach, jakie jeszcze nigdy wtedy nie stało, mówiono, że jest to system, który w ogóle się uczy, cały czas się uczy tego ruchu w łodzi. To stało się wręcz memem. Natomiast e, wtedy mówiło się o tym, że w Łodzi będzie priorytet dla wszystkich. A priorytet dla wszystkich znaczy priorytet dla nikogo. I tak naprawdę jest, że psioczą na to i kierowcy, i pasażerowie komunikacji miejskiej, i piesi, i rowerzyści. Więc tak się kończy niestety priorytet dla wszystkich, co jest w ogóle absurdalną figurą retoryczną. E, wspominałaś o planowaniu inwestycji o tym można by nagrać osobny podcast. Ja jako mieszkaniec Bałut cierpię na tym, że de facto zostało, bałty zostały odcięte od miasta i jest bardzo trudno się do śródmieścia przedostać tak naprawdę w tym momencie już są dwie linie tramwajowe, dwie trasy tramwajowe, prawda oprócz Euteru jest jeszcze, jest jeszcze kilińskiego i franciszkańska już drożne, gdzie można się przedostać tramwajem. Natomiast organizacja robót jest absolutnie fatalna, i myślę, że każdy o tym powie nie tylko w takiej skali makro, ale też jak w ogóle się przedostać przez te remonty. To jest osobna kwestia. Bardzo fajnie tutaj przeszłaś do tego, co ja chciałem kontynuować. Ten raport Tom Toma, on jest. Te dane, że uciec na najbardziej zakorkowanym miastem we wszechświecie są troszkę na wyrost z tego względu, że Tomtą -tom przyjął bardzo złą metodologię to jest metodologia naprawdę absurdalna, on już ją zmienił, o czym zaraz powiem. Natomiast wówczas uznawał, że współczynnik zakorkowania to będzie różnica między tym, między prędkością w szczycie, a poza szczytem. Więc według tej logiki miasta jak Londyn, które jest miastem wiecznie zakorkowanym, niezależnie od pory dnia. Nie jest zakorkowany, bo jest mała różnica między czasem przejazdu w szczycie i poza szczytem, ale miasto jak łódź, gdzie wolno się jedzie w szczycie i bardzo szybko poza szczytem, jest zakorkowanym miastem. To, był, to była bardzo zła metodologia. Ehm, niestety nie mówiło się o tym zbyt dużo i przylgnęło do łodzi takie określenie, że to jest najbardziej zakorkowane miasto w Europie. To zostało zweryfikowane przez nową metodologię Tomtoma, gdzie faktycznie Londyn jest, okazuje się, najbardziej zakrojonym miastem w Europie i na świecie, z tego co pamiętam. Z czym się trochę zgodzę, bo jednak spędzam trochę czasu w Londynie zawodowo i jest to ciężkie miasto do poruszania się nad ziemią, niezależnie czy jest się pierwszym rowerzystą, czy. Po, czy pasażerem autobusu lub samochodu, sytuację ratuje metro, ale nie na tyle, żeby te korki wyeliminować, więc też ja bym bardzo przestrzegał w ogóle przed takim fetyszyzowaniem metra jako rozwiązania wszystkich problemów transportowych. Wracając, Tutaj pozdrawiamy, tutaj pozdrawiamy Warszawę i linię M3. W, w, ja zajmowałem się w pracy w Londynie właśnie studiami wykonalności linii metra i... Linia o takiej opłacalności jak M3, by w życiu nie przeszła. To jest osobny temat, ale w Warszawiacy trzymam kciuki, żeby to nie przeszło. W każdym razie, kiedy porównamy ten ranking, to ma te najnowsze wyniki opublikowane w styczniu tego roku. Zauważymy i porównamy to na przykład z tym rankingiem prędkości tramwajów, o którym wspominałem, i wybierzemy te miasta, gdzie. Raz, są tramwaje, więc z góry eliminujemy na przykład Lublin lub Białystok, ale także Trójmiasto z tego względu, że w rankingu Tom Toma Trójmiasto jest wzięte jako wszystkie trzy miasta razem, a tramwaje są tylko w Gdańsku i co więcej Trójmiasto ma jeszcze SKM, która jest tak naprawdę nie wiem czy nierównoważnym... Eee... Środkiem transportu, jeśli chodzi o ilość przewożonych pasażerów i o znaczenie. W każdym razie, kiedy weźmiemy właśnie Łódź, Wrocław, Warszawę, Bydgoszcz, Poznań i Szczecin, to zachodzi wręcz liniowa zależność między, ty, między prędkością tramwajów a prędkością samochodów w mieście. I to jest aż niesamowite, bo najwolniej jeździ się samochodem w Łodzi we Wrocławiu i również te miasta mają najwolniejsze tramwaje. Najszybciej jeździ się w Bydgoszczy i w Poznaniu, a te miasta mają najszybsze tramwaje, a tak przeciętnie w Krakowie, Szczecinie i Warszawie. Więc. Yy... Jest to fascynująca zależność, która ma w ogóle swoje potwierdzenie w literaturze. Ja moich słuchaczy, naszych słuchaczy, zachęcam do wygooglowania czegoś takiego jak paradoks Downa Thomsa. To jest prawo stosowane w urbanistyce, w planowaniu transportu, które dokładnie o tym mówi: że prędkość podróży samochodem z punktu A do B jest determinowana przez prędkość podróży z punktu A do B transportem zbiorowym. I myślę, że im prędzej włodarze Łodzi, ale nie tylko Łodzi, ale wszystkich miast w Polsce zrozumieją, że jedynym wyjściem z problemów transportowych jest rozwój transportu zbiorowego, no to tylko wtedy coś będzie można efektownie zmienić, bo od popuszczania pasa tak naprawdę nie zmieni się nic i wiemy to na przykład z miast amerykańskich, które są potwornie zakorkowane, gdzie ilość transportu zbiorowego w porównaniu do nawet wielu miast europejskich średniej wielkości jest tragiczna. Więc tak. I to jeszcze przy, przytoczę nawet londyńską po, p, 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 politykę planowania. Tam wprost mówi się o tym, że jedynym rozwiązaniem problemu korków jest rozwój transportu publicznego. Oni, jeśli mówią o korkach, to naprawdę wiedzą, co mówią. Tutaj takie pytanie, być może ono nie jest też do Ciebie, ale może znasz odpowiedź. Jak to wygląda ze strony? Polityków, ze strony rządzących tam na miejscu w łodzi, czy oni korzystają z transportu publicznego, wsiadają do autobusu, wsiadają do tramwaju, w taki sposób się przemieszczają, czy jednak korzystają ze swoich służbowych aut, limuzyn? Czy dla nich ten transport publiczny to jest tylko kwestia zrobienia ładnego zdjęcia na social media i pochwalenie się nowym taborem, nowym autobusem? I tyle. Znaczy, czy faktycznie te osoby, które podejmują te decyzje, widzą na co dzień w użytkowaniu miasta, tego w jaki sposób się też po mieście przemieszczają, mankamenty? Dostrzegają, co można poprawić, co nie tak funkcjonuje, co należałoby zmienić, czy może po prostu dla nich to jest jakaś no, kolejna usługa, którą miasto musi zapewniać, więc na jakimś tam poziomie. Zapewnia. Jak, jak to w ogóle oceniasz? Czy radni jeżdżą tramwajami? Pani prezydent i jej zastępcy wsiadają do tramwaju, jak muszą gdzieś pojechać? Czy to tylko jest, jak to się często mówi i żartuje, tylko element pewnej kampanii? wyborczej, niezależnie do, do jakiego organu, na jakim szczeblu się startuje. Wtedy oczywiście wszyscy politycy nagle przypominają sobie, że jest coś takiego jak autobus w mieście albo tramwa i warto sobie strzelić selfie albo jakąś zrobić sesję zdjęciową. Ja pamiętam z kampanii wa warszawskiej wszystkie memy z, przy okazji przejazdu Rafała Trzaskowskiego metrem. U nas nie było ta takich zdjęć akurat co ciekawe. Woodcock... I nawet takich pozowanych sesji nie ma. Nawet nie. A czy są pozowane sesje tylko przy okazji zakupu nowych autobusów lub tramwajów. Wtedy wszyscy, jak jeden mąż, wsiadają za kółko, za kierownicę, za stery nowego tramwaju lub autobusu i robią sobie piękne triumfalne zdjęcia. Patrzcie, kupiliśmy to. Ale żeby spotkać kogoś z radnych, ja wiem o jednym radnym. Który akurat jest przewodniczącym Komisji Transportu, więc to w sumie dość miło, który regularnie korzysta z transportu publicznego. A pamiętajmy, że Łódcy Radni mają darmowe przejazdy mają darmowe, jak my to mówimy w łodzi, migawki, czyli bilety okresowe. I tak naprawdę, ja opowiem jeszcze ciekawą, ciekawą anegdotkę: byłem ostatnio w radiu Łódź na debacie a propos właśnie mojego raportu i miałem akurat okazję rozmawiać z moimi współrozmówczyniami, bo właśnie trzy łódzkie polityczki, dwie radne i jedna Członkini z zarządu innej partii. W ogóle bardzo fajnie, że akurat do rozmowy o transporcie były wybrane trzy kobiety, bo zdecydowanie jest to branża w pewnym sensie zdominowana przez mężczyzn. Natomiast ja na początku tej debaty, kiedy mieliśmy rozmawiać o stanie transportu publicznego, zapytałem się rozmówczyń, czym dzisiaj przyjechały do studia. Nie, no, do radia to tam tylko tramwajem, no błagam, przecież tam jest obok przystanek. Przystanek ja, ja jest, tak, dokładnie. jeżdżam do Radia Łódź, to w zasadzie zawsze przyjeżdżam, przyjeżdżam właśnie komunikacją zbiorową, bo, no, idealnie wysiadasz pod samym budynkiem, nie? Tak. No i nie było z zaskoczeniem to, że byłem jedynym uczestnikiem tej debaty, który przyjechał tramwajem lub inną formą komunikacji miejskiej. W pewnym sensie się nie dziwię e, paniom radnym, no bo jeśli na przykład jedna radna pracuje na drugim końcu miasta, mieszka jeszcze w innym, to takie podróże zajmowałyby naprawdę całkiem długo. I przez to właśnie, że ten transport jest, jest po prostu powolny. E, jeśli chodzi o to, czym jeździ Łódzka Wierchuszka, e, to legendarne są te, e, te pojazdy służbowe Urzędu Miasta Łodzi, słynne, czarne. Toyoty kamery, które regularnie stoją na zakazie w ogóle na ulicy Piotrkowskiej, czyli na naszym Deptaku, kiedy są spotkania z, z wiceprezydentem miasta kiedyś były to takie regularne spotkania w różnych miejscach miasta pojawiały się zdjęcia w internecie, gdzie właśnie wiceprezydencka kamera stała gdzieś na zakazie. Więc stąd też chyba wynika, wiemy. Czemu tak naprawdę w Łodzi jest to tak duże przyzwolenie na parkowanie w miejscach niedozwolonych? Chodniki w Łodzi są wyjątkowo zastawione samochodami, z czym się nie spotykam aż w takiej skali w innych miastach, a jeżdżę dużo po całej Polsce. Co więcej, w raporcie wspominam o działalności Łódzkiej Straży Miejskiej. Jeśli chodzi o zakładanie blokad na nieprawidłowo parkowane samochody lub lawetowanie. Łódzka Straż Miejska w porównaniu do Krakowskiej, Poznańskiej, Wrocławskiej znacząco odbiega. I myślę, że to też nie jest przypadek, mimo że jeśli chodzi o stan osobowy, to Łódzka Straż Miejska dorównuje Wrocławskiej i Poznańskiej, a nawet mamy więcej strażników miejskich. Więc coś tu jest nie tak. No kurczę, to z tego, co mówisz, to nie wygląda to jakoś budująco, że no niestety. Ten przykład nie idzie właśnie z góry, a powinien iść, bo to też pokazuje, że, że samemu jest się zadowolonym tak? z wysokiej jakości usług publicznych, że one są na tyle konkurencyjne z własnym autem, że chce się z nich korzystać i też własną postawą po prostu zachęca się do zmiany swoich takich nawyków transportowych tego, jak się przemieszczamy po, po mieście. Ja, ja z tej komunikacji wodzi. Nie korzystam zbyt często, bo zazwyczaj po prostu przemieszczam się blisko tych miejsc, gdzie po prostu wysiadam między dworcem, a na przykład telewizją. No tutaj ten przykład radia jest faktycznie wyjątkowy, bo tam po prostu najwygodniej podjechać tramwajem, ale we wszystkie inne po prostu miejsca, czy do biura okręgu mojej partii, czy na jakieś spotkania jestem w stanie po prostu przemieścić się, Pieszo, ale oczywiście, jeżeli ktoś mieszka w którejś dzielnicy łodzia a potrzebuje dostać się do centrum, no to oczywiście nie będzie się wybierał na jakiś bardzo długi spacer, tylko chce po prostu wygodnie, komfortowo, bezpiecznie dojechać, więc faktycznie tych problemów jest, jest sporo. Ja tutaj postawię może kropkę. Co prawda, my nie poruszyliśmy jeszcze wszystkich tematów, oczywiście zachęcam. Te osoby, które słuchają rozmowy, do tego, żeby zajrzeć do, do tego raportu, zapoznać się z tymi ustaleniami. On jest zresztą bardzo w taki ciekawy sposób podzielony, bo jest kilka części związanych i z planowaniem miasta, i z samym transportem zbiorowym, z tym jak wygląda układ drogowy, organizacja ruchu w, w mieście. Są poruszone kwestie oczywiście też parkowania, także kształtowania opinii publicznej, więc naprawdę jest nad czym się pochylić i w co wczytywać, ale postawię tutaj kropkę jeżeli chodzi o samą Łódź i jeszcze zapytam Cię o jedną rzecz, która oczywiście też jest związana z transportem i która jest niezwykle istotna dla ogólnie szeroko rozumianej aglomeracji łódzkiej, może nie jest to oczywiście kwestia taka typowo miejska, o których przed chwilą rozmawialiśmy, a mianowicie zapytam Cię o kwestie związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego, a raczej z, no z projektem budowy kolei dużych prędkości, bo jest to projekt, który no w mojej opinii jest bardzo takim impulsem rozwojowym właśnie dla aglomeracji łódzkiej, nie tylko warszawskiej. No i właśnie, co Ty na ten temat sądzisz? Jak też oceniasz te decyzje związane z niezłożeniem wniosku o finansowanie unijne na ten odcinek między Warszawą a Łodzią, bo to bardzo niepokojące informacje z ostatnich dni, które no, dotarły do opinii publicznej. Jakie jest Twoje stanowisko w, w tej sprawie? Przede wszystkim myślę, że tak uwzględniając wszystkie głosy na tak i na nie, również patrząc na to z perspektywy Łodzianina, któremu zależy na rozwoju miasta, ja jestem na tak, bo. To będzie duże lotnisko, które będzie znacznie bliżej łodzi. W tym momencie z dworca fabrycznego na CPK będzie się jechało pół godziny pociągiem, czyli to jest mniej niż ja jadę w tym momencie autobusem 65 z mojego miejsca zamieszkania na lotnisko łódzkie, bo jedzie się tam ode mnie prawie godzinę. Jest to projekt połączony również z kompletnym przemodelowaniem. Sieci linii kolejowych w Polsce, które cały czas cierpią na te podzaborowe zaszłości. I to jest szczególnie ważne dla Łodzi: że tunel średnicowy, który jest budowany teraz, tak naprawdę wiele nie zmieni, jeśli chodzi o połączenia dalekobieżne. Bo to jest tunel w większości budowany tak naprawdę dla kolei aglomeracyjnej, regionalnej i miejskiej. Natomiast problemem Łodzi nie jest to, że nie ma przebicia pod miastem i to, że dworzec fabryczny jest dworcem czołowym, tylko to, że główne magistrale kolejowe omijają Łódź. Spójrzmy na to tak. Kolej Warszawa-Poznań idzie przez Kutno. Większość pociągów Poznań-Kraków idzie przez Częstochowe. Linia Katowice-Warszawa, z jednej strony jest to ta kolej warszawsko-wiedeńska, omija Łódź w Koluszkach, z drugiej strony CMK też jedzie przez Włoszczową i Opoczno, z kolei tak zwana Węglówka, czyli linia z Katowic do Gdyni zbudowana w dwudziestoleciu, również omija Łódź w duńskiej Woli w Karsznicach. Kiedyś nawet był taki żart o Łodzi, co to za miasto, dwie litery, Główne dworce ma w Kutnie, w Koluszkach i Karsznicach, a lotnisko w Warszawie. Odpowiedź było Uć. E, ja bym bardzo chciał, żeby to się zmieniło i żeby faktycznie to lotnisko już było bliżej Łodzi i będzie to porządne lotnisko, na które będzie łatwo się dostać, e, które będzie miało dużo większy potencjał niż ten łódzki Lublinek, o którego w przyszłości trzeba rozmawiać. E, natomiast... Będzie też dużo łatwiej się dostać z, z CPK do Łodzi, co poprawi biznesową e, po prostu konkurencyjność miasta. E, no w ogóle najchętniej bym widział to, żeby to lotnisko nazywało się Warszawa-Łódź. Ja bym bardzo, bardzo chciał i mam nadzieję, że posłanki i posłowie z województwa łódzkiego będą za tym lobbować, e, bo Łódź się na to po prostu zasługuje. Notuję w pamięci. Dobrze, e, ale właśnie to, to KDP i to przemodelowanie sieci transportowej. Nie można tego rozpatrywać tylko w kontekście Y, bo fajnie będziemy mieli dobre połączenie do Poznania, do Wrocławia, do Warszawy, ale to pozwala też na wpięcie Łodzi w takie europejskie sieci transportowe. W perspektywie nieco dłuższej z łodzi będzie można komfortowo dojechać do Berlina, do Pragi czy nawet do Talina przez Rail Baltica, prawda? Więc to naprawdę będzie game changer dla miasta. Natomiast ja podzielę się również taką jedną swoją takim zawahaniem, jeśli chodzi o kolej dużych prędkości. W Hiszpanii również zbudowano bardzo dużą sieć szybkich kolei i zauważono, że tam większe ośrodki przez tą kolej wysysają potencjał gospodarczy z mniejszych czy po prostu słabszych i jedyne czego się boję to tego, że przez tą szybką kolej Warszawa może dalej wysysać ten potencjał z Łodzi. To jest jedyna rzecz, której się boję. Ma ona niestety jakieś potwierdzenie w, no na, przykład, na przykładzie Hiszpanii. Także myślę, że to jest rzecz, którą należy dokładnie zbadać i po prostu zastanowić się, co można zrobić, żeby tak nie było. Ja tu jestem bardzo dużym zwolennikiem decentralizacji kraju. Fajnie, że będzie Ministerstwo Przemysłu na Śląsku. Chciałbym, żeby jakieś ministerstwo na przykład infrastruktury pojawiło się w Łodzi, bo to jest po prostu zdrowe dla rozwoju kraju. Widzę, jak działa deglomeracja w Wielkiej Brytanii, która jest kosmicznie scentralizowanym. Krajem, gdzie Londyn tak naprawdę wysłał wszystko, To przez zaszłości historyczne, co mógł z reszty kraju, ale od wielu lat solidnie, solidarnie jedna i druga partia prowadzą taki program deglomeracji, chociażby rządowych miejsc pracy. E, więc nowe komórki są tworzone nawet w bardzo oddalonych od Londynu, wręcz na, na niektórych wyspach w Szkocji. Są rządowe biura, tak aby też te prace, które mogą być tak naprawdę prace administracyjne, które mogą być wykonywane skądkolwiek w kraju, niekoniecznie muszą być z Londynu, też wspierały taką lokalną gospodarkę, gdzie ona wcale nie jest silna. Ja bym bardzo chciał widzieć takie podejście do mądrego zarządzania regionalnego także u nas. A szczególnie, że mamy ku temu potencjał, bo obok Niemiec mamy najbardziej policentryczny model, siatki osadniczej w kraju, więc to jest duży potencjał, który musimy po prostu wykorzystać. Który warto wykorzystać. Jeszcze a propos tych tuneli, ja dodam od siebie, że też czekam na to, aż one się pojawią, zaczną w nich jeździć pociągi, bo w końcu dworzec, którego najbardziej nie znoszę chyba w kraju, czyli Łódź Fabryczna, zacznie prawdziwie żyć. Za każdym razem, kiedy tam docieram z Warszawy, kiedy mam jakieś sprawy do załatwienia w łodzi, poraża mnie po prostu te, ten ogrom i ta pustka, i, i to, że tak niewiele na tym dworcu się dzieje. Ostatnio odkryłam, że pojawia się prawdziwa kawiarnia, taka nie, nie wyspa, która stoi gdzieś na środku. Jest szansa, że kiedy tych pociągów będzie więcej, i tym samym więcej podróżnych, pojawi, pojawi się po prostu więcej miejsc, pojawią się najemcy w w tych salach, które świecą w tym momencie pustkami, PKP-PLK, bo to jest dworzec, który jest, należy do tej, do tej spółki. Zacznie w końcu wynajmować podmiotom, które będą widziały sensowność swojej działalności na tym, na tym dworcu. Kto nie był, niech koniecznie zobaczy, póki jest tam naprawdę cicho i spokojnie, ale mam nadzieję, że, że w końcu niebawem ten dworzec no, będzie bardziej gwarny, będzie chętniej odwiedzany. Ja myślę, że tyle na dzisiaj. Mieliśmy trochę krócej rozmawiać, ale już jest ponad 50 minut. Ja Ci bardzo, Kosmo, dziękuję za. Za tę rozmowę, za tę zajawkę na temat raportu. Oczywiście odsyłamy do, do samej książki, do samego PDF-u, tak jak mówiłam, link w, w opisie podcastu. Dziękuję za poświęcony czas i wszystkiego dobrego. Również dziękuję za wysłuchanie. Ja na koniec też polecę, jakby jeśli chcielibyście jesteście na przykład z Łodzi czy z, z okolicy, ja polecam swoje konta na Twitterze i na Facebooku. Będzie mi miło, jeśli też chcielibyście tu poczytać. To później. ja dodam od siebie, że oczywiście te linki do tych kont też znajdziecie w opisie, żeby było łatwiej znaleźć login, link będzie w opisie. Też Wam dziękuję za, za ten czas spędzony z nami w wysłuchaniu różnych przemyśleń o Łodzi, dostrzeżeniu mankamentów, ale też takiego dużego potencjału tego miasta i tego, jak może się rozwinąć. Bardzo dziękuję. Poszerujcie, podzielcie się tym odcinkiem ze swoimi znajomymi. Zostawcie ocenę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście w tych kanałach, gdzie słuchacie podcastu, i dobrego dnia, i do oczywiście następnego odcinka.